Jak domyślacie się, bardzo wiele należało włożyć, by to właśnie tak wyglądało, by to przeżycie było tak głębokie. Tak zawsze to robimy, dziękujemy każdej osobie z osobna za wkład, za to wszystko, co on bądź ona włożyła w ten końcowy efekt. Dzisiaj ze względu na to, że mówimy o ofierze Jezusa, powstrzymamy się od właśnie podziękowania osobistego. Zamiast tego bardzo ogólnie w imieniu nas wszystkich chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy tak jak potrafili, przedstawili mękę i pasję naszego Zbawiciela. Począwszy od scenariusza, to trzeba było napisać. Później to wszystko należało też jakoś zaaranżować. To, co widzieliście, potrzebowało być odpowiednio zaprojektowane. Wiele technologii w to musiało być włożonych. No i oczywiście także bardzo dużo cierpliwości, ludzkiego talentu, poświęcenia po to, by zrobić to nie dla siebie, ale dla Boga. Ale w imieniu nas wszystkich, którzy dzisiaj mieliśmy okazję to obejrzeć, chciałbym tym wszystkim, którzy przygotowali i przyczynili się do owego ukazania męki i śmierci naszego Zbawiciela, bardzo dziękuję. Teraz możemy ich wszystkich wynagrodzić oklaskami. Niestety nie mają nic na bis. To innym razem. Ale widzicie, co szkoła i nasza parafia potrafi zrobić w krótkim czasie, 2 lat. Bo tak długo funkcjonuje nasza szkoła. Także widzicie, jakie są tego efekty. Możecie także naszej szkole i parafii w tym pomóc. Z tyłu kościoła jest koszyczek, na który można coś wrzucić po to, by właśnie pomóc naszej szkole, bo te wszystkie wasze donacje naszej szkole pomogą. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję tym, którzy przygotowali, tym, którzy oglądali. Życzę błogosławionej niedzieli palmowej. Szczęść Boże z Panem Bogiem. This way.